Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Przypominam, łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. Kochani, ruszamy sobie do klasztoru zmiennokształtnych. Wybrałem trochę okrężną drogę, ale dobra, zahaczymy sobie kawał lasu po drodze. Coś tam expa powinno wpaść. Nie ma tego złego, nie? Zatem nie traćmy czasu, a udajmy się tam niezwłocznie. Mapa. Tak, zgadza się. No problem jest taki, że tu byliśmy w poprzednim odcinku, nie? Z grubsza wszystko mamy wyczyszczone. Ale... to nas na pewno nie powstrzyma przed zdobywaniem expa. Mogę wam zaproponować miksturę lekkości. Pyk. I naginaj, Bezi. Leżały tam jakieś pyszne jagódki. Ajajaj. Siema, chłopaki. Mapa. Musimy przejść przez wodę. To się chyba... i tak też zrobimy, nie? Dawaj, Bezi. Nie marnuj mikstury. Hop. No dobra, jest jak jest. Ciśniemy dalej. Koniec. Przystańmy na chwilę. Okej, stąd to już krótka droga. Ale jeszcze jeden napój możemy zastosować. Jak najbardziej. Okej. W dalszym ciągu mam tę chrypkę i troszkę mnie przydusza, dlatego wyciszam mikrofon, bo kaszlę. Ale nie ma to znaczenia. Przypomina mi się pierwszy raz, jak grałem w Gothica i jak zmieniłem się w chrząszcza, to nie potrafiłem wrócić do poprzedniego stanu i normalnie się załamałem. O, to jest tam, tak? No to jest w tamtą stronę, to na pewno. Hop. Mamy zębacze. Proponuję ognistą burzę, co wy na to? Są za chyba. Okej. Komary. Po drugiej stronie. Ptaszydło. Nie mam many. Ale jaja. Dobra, wracamy do akcji. Trzymaj. Gdzie te krwiopijce? O, zatrzymały się w miejscu. Niesamowite. Jak to mogło nie wyjść? Dobra. Są nasze. Właściwie nie powinniśmy już zbierać takiego śmieciowego lutu, nie? Ale... nic nas nie ogranicza, to też dlaczego by tego nie robić, prawda? Krytoszczur. Ciach. A te mięso to już w ogóle w żadnym wypadku nie jest nam potrzebne. Są jakieś wilki. Myślę, że też możemy je odstrzelić. Pach.
Jeszcze jednego widziałem, jest tu. I nie, on jedyny, nie? Ten się tutaj schował za drzewem. Ale nie uniknie swojego losu. Nic z tego. Okej, w jaki sposób zebrałem loot na tak dużą odległość? Nie wiem, nie wnikam. Tak, to jest tutaj. Pora na kolejną miksturę. I zobaczmy tutaj. Widzę Gorna. I widzę jaszczurki. Może by tak ognistą burzę zapodać. Enjoy. Popaliły się. Fajnie, fajnie. Co jest, przyjacielu? On ma czas, nie? Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Oczywiście. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam kamienia ogniskującego. Powinien być ich przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. Mhm. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No i chodź słusznie. Ze mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. To chodźmy. Ale póki to, to są tu zębacze. O, pechowe te zębacze. Bum. No dobra. Jaki kanion? Wow. Myślałem, że się popalą. Co jest, Bezi? Bezi miał jakieś zwarcie. Chodźmy dalej. Widzę zębacze. Ciu. Ale masz refleks, Gorn. Szacun. Są kolejne. Ty wiesz co? Zębacz na ciebie idzie. Okej, bawcie się. No i fajnie. Tu będzie cieniostwór, czy nie? To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. No jasne. Niewykończony miecz. To bryłek, spoko. Za mną, Gornie. O nie. No właśnie, to jest bardzo dramatyczna scena, nie? Przechodzenie przez ten konar tam z Gornem.
ale myślę, że damy sobie radę. Zastanawiałem się ostatnio nad kolejną serią i krążyło mi po głowie Diablo 2 Resurrected. I powiem wam szczerze, że chętnie bym sobie pograł, ale to jest może bardziej materiał pod streamy jakieś. I zaczerpnąłem do mojej kubki wstydu i wylosowałem stamtąd Detroit Become Human. Nigdy w to nie grałem, zawsze chciałem zagrać. Także myślę, że... może być całkiem udana seria. Ziomek. Nie. Wracaj tu. Ja jestem tutaj, Gorn. Trzeba go naprowadzić. Okej, może teraz. Wow. No, no, no. Jest, super. Nie sądziłem, że tak gładko pójdzie. Jest tu drobna wskazówka. Chodzący exp. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. No, może tak być. Ogólnie można po tej skale przejść na drugą stronę. Ale postępujmy zgodnie z fabułą. Jakbym teraz strzelił ognistą burzę, to ktoś dostanie? Boom. Niestety przeleciała przez podłogę. Co teraz? I musisz znaleźć jakiś sposób na przedostanie się na drugą stronę bramy. A dlaczego ja? Do boju. No, do boju. Tam pewnie w tej jaskini był zwój. Zwój przemiany w chrząszcza. Tak jest. Właśnie po to tam weszliśmy, nie? Dobra, zróbmy to. Tyryryry. La cucaracha. I otwarte. Teraz pora na miksturkę. Pyk. Ładujemy w zębolce. Boom. Fajnie. Tyle z zagrożenia. Gorn, ogarnij się, jest otwarte. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. No. Bądź spokojny, Bezzy nie wychodzi z formy. Tam jest wrak statku. Tam też was zabiorę. W swoim czasie, oczywiście. Tam raczej nic nie ma, tam jest jakaś jaskinia. Zaraz, zaraz. Tak, możemy się wspiąć tutaj. Możemy zajrzeć tutaj. Są kolejne zębacze. Straszliwe i paskudne. Siup. Siup.
Co to są za przeciwnicy? Dajcie spokój. To nie na ten poziom, nie? Łyknę i to i to. Tu już jest bardziej wymagający przeciwnik. Widziałem go zza rogu, zza winkla. Gdzie on jest? O! Ciup! Cieniostwór. A, mamy kamień. A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Spoko, właściwie to idziemy w jednym kierunku, nie? Tylko, że ja się chcę jeszcze tu rozejrzeć, Gorn. Jeśli nie masz nic przeciwko, oczywiście. Chciałbym się spiąć po tych półkach skalnych tutaj. Tu po lewej stronie i zobaczyć, co jest w tym przejściu po prawej stronie. Zaczniemy sobie od prawej strony. O kurde! No dobra, powiem wam szczerze. Tego to nie pamiętałem. No mana. Pyk. Gorn się oczywiście gdzieś zablokował, nie? Muszę iść po niego. Pewnie został tam w budynku. Nie jest specjalnie lotny. To nie jest najostrzejszy ołówek w piorniku. Chodź. Dobra. Nadążasz? A tym razem chyba jakoś sobie radzi. Jest tam nasz troluch. Do boju! Do boju! Bierz się za niego. No. O, dostaje. Ja pierdzielę, ale karateka, co? Poszło. Jest nasza skórka. Ile to jest warte? 300. Spoko. Tu w ogóle jakieś takie posągi orkowe. Ta, do boju. Wejdźmy sobie tutaj. No jest ten piedestał ogniskujący. Ale dobra, to nas nie urządza w żaden sposób. Gorn oczywiście się zablokował na ścianie. Fajny, poczciwy chłop, ale co z tego, jak nie ma mózgu? Zajrzyjmy na górę. Nie spodziewam się jakichś straszliwych oponentów, ale to jest czas zapisać na pewno. Żeby mnie gra nie wysiudała zaraz. No i dobra, co my tu mamy? Prowokuje mnie ta gra. Pamiętacie? Kolumna.
No co, Bezy, ciśnij. Nie ma opcji. Nic z tego co, ale na pewno tam nie doskoczy na 100%. Jakby szło się dostać tu na górę. No chociażby w ten sposób, tylko że wyżej. To coś by jeszcze z tego mogło być, nie? Oj, oj, oj. Dobra. Odpuszczam to. Ale Gorn ma pecha i to wielkiego, bo ja mam teleport do magów wody, z którego skorzystam. Czyli tak, teleportacja do magów wody. Nie to? O. Pyk. Saturas. Halo? Za potęgę magii. Cześć. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Mhm. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. O, dzięki. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze 2 kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Cieszysz się? Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Juhu. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. O, wow. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. Racja. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jaką? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy 2 magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. Okej. Spróbuję. Ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Mhm. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Spoko. Obyś wrócił cały i zdrowy. Rozdział 4. Xardas. Ale rewelacja. Nefarius. Szukamy Riordiana. On jest tutaj, to jest alchemik, nie? Riordian. Witaj. Siema. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Ach,
chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Dziękuję. Co ty masz? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Szczerze, to niewiele. Dobra. Nefarius, coś, coś? Witaj! Siema. Czy jestem już gotów, by zostać magiem wody? To może na razie nie? Przecież jestem... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Arcymistrzem magów ognia. Musisz uważać na to, co mówisz przy... Orik. Nigdy się nie nauczy. Jeszcze do Kronosa skoczymy. W tej historii musi być jednak... Siup. Siup. Zawsze to samo. Ha, mam cię. Witaj. Siema. Arturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik Rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej Rudy równie dobry użytek jak my. Dziękuję, chyba. On ma 600 bryłek. 600 bryłek, no to pohandlujmy. Pyk, pyk. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni żyć. Pyk, pyk. O, oh, wow. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dość tej paplaniny. Ale to ja na tym wychodzę na minus dalej. Ognista burza. Lodowa fala. Od razu wiedziałem. Biorę. Czekaj. Lepiej się by nic nie pakować. Lodową falę biorę jak najbardziej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. To ja ci jeszcze mogę dać, przyjacielu. Mam tu runki niepotrzebne. Pyk. Jakieś zwoje. To, to. I to. No i mamy deala fajnego. Okej. Okay. Dzięki. Mogę! Nie możesz. To się już więcej nie powtórzy. Lodowa fala. Jeśli myślisz, że... Obrażenia 50. Inni nie powinni wiedzieć. Aoe. Czekaj. No tak myślę. Od razu wiedziałem, że będą powody. Musi być jednak ziarno. Odpowiednik ognistej burzy, okej, w porządku. No ciekawe, dlaczego na wyższy krąg. Pewnie zamraża jeszcze. Lepiej się do tego nie mieszać. To co? Napój szybkości. Ciśniemy do starego obozu. Niestety po nocy, jak zawsze. Kiedyś miałem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Tylko nie ten Maruda. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Wiemy, wiemy. Nara. Mam nadzieję, że jest mulżej. Zmarnował mi bardzo drogi eliksir. Skoro tak się stało, to prześpimy się do rana. Pyk. Chodźmy dalej. Lewusie, rozdaj wodę pracownikom. Czekaj! Szkodniki mają chillerę. Bezpieczna się robi ta kolonia powoli, nie? Ou. No co, zażyjemy jeszcze jeden. Naturalnie.
Pół drogi za nami, nie? Widać już w oddali majaczy stary obóz. Kavalorn. Chociaż no nie wygląda mi na Kavalorna. Skorpion. Nie bój się, człowieku. Chodź na tutaj. Co jest grane? Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość machlojek strażników. Okay. Ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Dawaj. Ma 1000 bryłek. Ma kusze różne. Amulety. Bonus do siły 20. Miecz nadzorcy. Niepotrzebny. Dwuręczny. Wrzask berserkera. Szept burzy. Wrzask berserkera. Kat. Biorę. Kurde, biorę. Teraz co? Sopel lodu to nam jest niepotrzebny już, nie? Te uderzenie wiatru też takie średnie. Esencja zwinności. Mogę sprzedać. I trzymaj cały ten badziew. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. To nie. A. Okej. Jeszcze mam dwie skóry trolla, kubek. To, tamto. Dołóż rudy. Wow. Przesadziłem. Fajnie. Ciap. Brakuje mi jednego punktu siły. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy, pokażę ci, jak posługiwać się kuszem. No to nie. Aha. Dobra, uciekam na razie. Już tyle, to się przejdziemy bez eliksiru, nie? Może zapiszę? Kurde, coś tak nie zapisuję dzisiaj. Zapominam się. O. Pach. Dostał. Tamto strażnicy, nieważne. Wejdźmy sobie główną bramą. Nie no, nie mogę na to patrzeć. Napój szybkości. Oj kurczę. Chciałem napój lekkości. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, panowie? To jeden z tych zdradzieckich magów ognia! O czym ty do diabła mówisz, Fletcher? Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Zaczekaj. Myślałeś, że się nie domyślimy, co? Co? Hej, postradałeś zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego. Tak myślisz? Gin, strajco! Spoko, a tam stoi Milton. Boom. Dobijaj, Bezzy. O. Na pełnym chillu sobie stoi, nie?
Boom. Skończyła mi się mana. Da się to szybko naprawić. Au. Nieźle mnie trachnął. Ała? Ała? O panie. Afera się robi. Ha. Co wy na to, gnoje? Nie no, nie popuszczę. Raz. Dwa. Okej, załatwione. Lekka kusza. Zagadajmy sobie do Miltena. Co tam? Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. O, Red. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia? Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem z życiem. Okej. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Mhm. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie. Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Muszę, bo potrzebuję od niego jeden punkt siły. Do zobaczenia! Zatem w następnym odcinku udamy się do Diego i wejdziemy sobie do obozu, żeby zinfiltrować wroga. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.